Thank you. Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale. Zapraszam was dzisiaj na film, który w zasadzie w mojej głowie planowany był od dobrego półtora roku, a już gdzieś tam pierwsze kroki, żeby go zrealizować, podjąłem ponad rok temu. Ale nie będę ukrywał, że czekałem, aż będzie to studio już uruchomione, żeby go nagrać. Potem nam były różne przekładanie wielokrotnie w zasadzie, ale już dzisiaj nastał ten dzień, żeby pokazać wam. I opowiedzieć, myślę, że dużo ciekawostek, także o kompleksowej modernizacji laptopa. Co zobaczycie w tym filmie, bo to jest dosyć istotne. Warto oglądać go, jak to się mówi, od deski do deski, bo poruszę temat: wymiany procesora, pamięci ram, karty sieciowej, dysku. Powiem wam kilka słów odnośnie karty graficznej, odnośnie systemu operacyjnego oraz innych kilka ciekawostek związanych z tym, co można zmodernizować, np. dodanie funkcjonalności Bluetooth do waszego komputera. Ale to nie wszystko, bo pokażę wam także z jakich programów skorzystać w celu diagnostyki waszego sprzętu, co macie, na co możecie wymienić. Pokażę wam strony oraz informacje, jakie będziecie potrzebowali, żeby wybrać sprzęt, który was interesuje. Pokażę wam gdzie kupić oraz przekażę kilka ciekawych informacji, co warto kupić używane, a co dobrze jest kupić nowe. Zapraszam na film zacznijmy od modernizacji wymiany dwóch elementów, które mają decydujące znaczenie, jeżeli chodzi o wydajność PC'ta, czyli procesor i pamięć RAM. Żeby jednak wiedzieć na jakie elementy Możecie wymienić i gdzie jest ograniczenie w przypadku Waszego sprzętu. Musicie najpierw wiedzieć, jaki obecnie sprzęt posiadacie oraz na jakim możecie go wymienić. W tym celu pobieramy i instalujemy program CPU-Z, na przykład ze strony Dobre Programy. Link będzie w opisie tego filmu. Uruchamiamy program, poczekamy dosłownie chwilę, aż on się uruchomi. I tutaj odczytujemy sobie kilka ważnych informacji. W pierwszej zakładce, od razu w pierwszym wierszu, macie informacje odnośnie procesora, który obecnie posiadacie. Ten komputer, na którym ja wam pokazuję modernizację, to Acer Extensa 5220, już po modernizacji. Stąd jest tutaj mocniejszy procesor niż był początkowo zainstalowany. Ja na końcu dam wam taką planszę i zobaczycie, ile zostało w przypadku tego komputera zrobione. Ale co ważne, macie informacje, jaki obecnie procesor posiadacie i bardzo ważna sprawa package to jest gniazdo na jakim procesor jest zainstalowany. W tym przypadku jest to socket P. Nie mylić socket 478. Fakt faktem, że jeden jak i drugi socket mają po 478 pinów, ale to nie jest to samo, tak? I to musicie wiedzieć, to jest pierwsza ważna rzecz. Druga ważna rzecz. Przechodzicie sobie do zakładki płyta główna i tutaj odszukujecie model chipset. Jaki posiadacie? W tym przypadku jest to Intel GL960 i dodatkowo uzupełnienie, czyli mostek południowy i również model 8281HBM. Możecie również przejść do zakładki pamięć i tutaj znajdziecie informacje o pamięci. Mianowicie jakiego typu to są kości DDR2. Oczywiście to są kości laptopowe, czyli SDDR2. Jaka jest sumaryczna pojemność kości oraz w jakim trybie działają? To daje informacje chociażby o tym, czy jest szansa, że mamy slot wolny, czy nie, oraz taktowanie pamięci. Te informacje będą nam potrzebne do dalszej rozbudowy. Otwieramy sobie teraz dowolną w zasadzie przeglądarkę internetową i sprawdźmy przede wszystkim z jakimi procesorami kompatybilne jest nasze gniazdo, na co pozwala nam chipset, bo on tutaj również może być ograniczeniem i przy okazji sprawdzimy jakie pamięci i w jakiej ilości możemy zainstalować w naszym modelu komputera. Tych informacji szukamy przede wszystkim na stronach producentów i przykład, otwieram sobie pierwszą zakładkę. Jest informacja odnośnie chipsetu. Tutaj mamy informacje zebrane odnośnie, zarówno mostka południowego, jak i samego układu na płycie. I tak, kiedy już się strona załadowała, widzimy przede wszystkim, że no to już jest produkt stary, kiedy była rozpoczęta jego produkcja. I przede wszystkim, tak, jaką szynę FSB obsługuje chipset TDP. Maksymalna wielkość pamięci do 2 GB, tyle maksymalnie ramu możemy włożyć. Jaki rodzaj pamięci obsługuje nasz chipset? Czy wspierana jest obsługa dwukanałowa, czyli dual channel? Jaka jest maksymalna przepustowość tej pamięci? Schodząc sobie niżej, widzimy również wersję PCI Express, którą obsługuje urządzenie. To będzie przydatne przy okazji modernizacji, przy okazji wymiany karty Wi-Fi i o tym też należy pamiętać. I zbieramy sobie informacje teraz odnośnie procesora. Wystarczy nawet w Wikipedii czy w Google po prostu wpisać model socketu i znajdziemy informacje odnośnie tego jakie procesory ten soket obsługuje. W przypadku w Wikipedii mamy informacje, które procesory są obsługiwane, jakie to są rodziny procesorów. Jest tu również notka o tym, że właśnie soket P nie jest tym samym co soket 478, który również istnieje. Tutaj takie informacje możecie zebrać. Macie przykładowe zdjęcie tego soketu. Ale to, co ważne, to jest obsługa FSB i procesorów. Wasz chipset obsługuje FSB 533. O tym była informacja tutaj wcześniej. Zaraz sobie jeszcze raz tą kartę otworzymy, więc yy, szybsze tutaj interfejsy nie będą po prostu obsługiwane, tak? Yy, I nie ma sensu robić modernizacji, kupować generalnie lepszych procesorów, lepszych pamięci, które będą wykraczały i yy, to FSB będzie wyższe. A tutaj macie informacje odnośnie procesorów tak? to jest seria T5, 0, T6, T7, T8, T9, T7, P8. Już macie informacje. Które procesory są wspierane, ale to jeszcze nie wszystko. Istnieje strona cpuupgrade.com, link do tej strony też znajdziecie w opisie tego filmu. To sobie zamkniemy niepotrzebnie, żeby nam się nie ładowało. Gdzie możecie sobie sprawdzić również po modelu chipsetu, już niemalże sprawdzone informacje, które procesory są obsługiwane. Macie informację, chipset GL960, to wiem z programu CPUZ przecież. Tak, mamy dalej informację, że socket P, wszystko się zgadza i całą listę procesorów. Tak, Intel Celeron M540, 550, i tutaj mamy całą listę. Teraz tak, zielone ptaszki to są procesory, które na pewno są obsługiwane. Te żółte to są informacje najczęściej od użytkowników, którzy modernizację na swoich komputerach przeprowadzali i gdzie te procesory działają. I tak na przykład, właśnie przy Intel Dual Core T2370, który ja tutaj już mam zainstalowany, wiem, że ten procesor po prostu na tym laptopie działa, natomiast istnieje pewne prawdopodobieństwo, że procesor Wam ruszyć nie będzie chciał. I tak na przykład to 800 obsługiwan nie jest. Generalnie T7700 powinien być obsługiwany, no i tutaj możecie sobie też poszukać informacji w komentarzach użytkowników, którzy modernizację przeprowadzali i czy dany procesor w ich modelu laptopa po prostu działa. Tym sposobem możemy już wymienić lub rozbudować pamięć i procesor. Jak to zrobić? Zabierając się za taką modernizację i zakładając, że kupiliście już odpowiedni procesor, czy pamięć RAM po oczywiście wcześniejszej diagnozie, którą wam wcześniej pokazałem, musicie być również przygotowani do samego procesu wymiany. Przede wszystkim kawałek miejsca, gdzie będziecie mogli to zrobić. Musicie oczywiście mieć zestaw krętaków, żeby dostać się do układu chłodzenia czy do pamięci RAM. Przyda wam się alkohol izopropylowy. Oraz na przykład ręczniki papierowe do wyczyszczenia starej pasty termoprzewodzącej z procesora. Przy okazji układ chłodzenia można wyczyścić, więc tutaj przyda się również sprężone powietrze, ewentualnie kawałek jakiegoś pędzelka. I po tym, jak już ten układ chłodzenia będzie wyczyszczony i będzie gotowy do instalacji już nowego procesora, no to oczywiście nie możecie zapomnieć o paście termoprzewodzącej, którą musicie nałożyć na nowy procesor, a także w większości przypadków przydadzą Wam się termopady bo często układ chłodzenia odprowadza ciepło nie tylko z procesora ale także z innych elementów np. z chipsetu gdzie tutaj przerwa pomiędzy samym układem a układem chłodzenia jest większa i którą uzupełniamy właśnie termopadem. Tutaj jeszcze moja taka rada jeżeli w przypadku waszych komputerów musicie rozbierać całą odbudowę. Dobrze jest tak żeby kombinować sobie jakieś różnego rodzaju elementy wykonane z tworzywa czasami nawet, nawet karta kredytowa wystarczy. Po to, żeby łatwiej było Wam zatrzaski przy obudowie odbezpieczyć, nie uszkadzając jednocześnie samej obudowy. Na początek musimy wyłączyć komputer, odłączyć zasilanie i najlepiej jest również wyjąć baterię. Odpowiednim wkrętakiem dostajemy się do pamięci RAM i do procesora. W zależności od modelu Waszego komputera, system demontażu może się oczywiście od siebie różnić. Teraz możemy brać za dołożenie pamięci RAM, ewentualnie i wymianę w zależności od tego, ile mamy wolnych slotów. W przypadku tego komputera to są dwa sloty: jeden jest już zajęty, mam drugą taką samą kość. To jest trochę ściema, bo to są kości, które normalnie tu funkcjonowały. Oryginalnie ten laptop miał 512 MB pamięci RAM w jednej kości. Ta kość została wymieniona na dwie kości po 1 GB. Pamiętamy o prawidłowej orientacji pamięci. Tutaj mamy również taki wykonany z ząbek, tutaj nawet go widać. Wkładamy kości sobie do slotu, dopychając je do końca, a następnie pamięć wystarczy na dół wcisnąć, a metalowe elementy odskoczą na bok, zabezpieczając nam kość. Jeżeli musicie wymienić te kości, bo wolnego slotu już nie było, chwytamy sobie dwoma rączkami te metalowe elementy i odsuwamy je na bok, a kość automatycznie podskoczy, wysunie się i możemy ją po prostu wyjąć, i w tym miejscu wkładamy pamięci nowe. Tutaj widzicie również dostęp do karty sieciowej. Odnośnie wyboru karty sieciowej, kilka słów powiem w następnej części tego poradnika, w tym samym filmie, ale w późniejszej części. Jednak, odnośnie jego wymiany, przede wszystkim odpinamy sobie anteny. Tutaj można również się posłużyć jakąś pensetą, jeżeli taką macie. Anteny bierzemy sobie na bok przewodę od anten, a następnie również wkrętakiem odkręcamy śrubki, żeby uwolnić kartę ze slotu. Podobnie jak w przypadku pamięci, karta nam się podniesie z karta na slot Mini PCIe Express i ją wysuwamy. W to miejsce możemy zainstalować nową kartę sieciową lub nawet taką kartę 2 w jednym z Bluetooth, tym samym wzbogacając funkcjonalność naszego laptopa. Ona jak widzicie będzie odskakiwała, bo tu nie ma zaczasku, więc bierzemy sobie śrubeczkę i kartę z powrotem przykręcamy. Spisać sobie dokładny model, jaki mamy, po to, żeby później pobrać sterowniki ze strony producenta do nowego sprzętu, który zainstalowaliśmy w laptopie. W następnym kroku można brać się za demontaż układu chłodzenia. Przede wszystkim pamiętajmy, żeby odłączyć wentylator. Czasami rozbieramy te elementy osobno, czyli osobno radiator, osobno chłodzenie. Tu wszystko zależy od modelu waszego komputera. Następnie odkręcamy sobie cały układ chłodzenia i go zdejmujemy. Oczywiście po zdemontowaniu układu chłodzenia należy go wyczyścić, używając w tym celu alkoholu izopropylowego, ręczniczków, jakiejś szmatki, sprężonego powietrza i ewentualnie pędzelka, czyścimy sam radiator jak i również najlepiej wentylator, pamiętając również o tym, aby pastę termoprzewodzącą czy stare termopady usunąć z chipsetu i procesora. W tym momencie możemy już przystąpić do wymiany procesora na inny model. Najpierw odbezpieczamy jednak gniazdo. W tym celu stosujemy płaski wkrętak i zgodnie z tym co mamy narysowane na sokecie Odbezpieczamy gniazdo. Następnie procesor możemy już bezpiecznie wyjąć i wsadzić nowy, pamiętając o oznaczeniu, zarówno na procesorze, jak i na gnieździe. Podobnie jak w przypadku komputerów stacjonarnych, jest niewielki trójkącik, który informuje nas o prawidłowej orientacji elementów. Oczywiście gniazdo musimy również z powrotem zabezpieczyć. Dopiero kiedy mamy tak przygotowany element, nakładamy pastę termoprzewodzącą na już czysty procesor. Pamiętajcie, nie za dużo, ale i nie za mało. Oraz docinamy termopad, tak żeby go później tutaj na chipset także położyć. Kolejnym elementem, który moim zdaniem zawsze warto wymienić, jest dysk twardy. Niestety, ale w większości przypadków ten jest instalowany w komputerach nie tylko starszych, ale i nowszych. A w obecnej chwili, przy obecnej wydajności procesorów, kart graficznych, o komforcie pracy bardzo często właśnie decyduje ten element. Dlatego ja zalecam wymianę dysku twardego na dysk SSD. I tutaj teraz będzie kilka cennych uwag. Po pierwsze, kiedy warto wymieniać dysk. Twardy nadesk SSD w przypadku starszych komputerów. Część osób może obawiać się o kompatybilność, bo na przykład starsze komputery, jak chociażby ten Acer, nie obsługują nowszych interfejsów SATA 3. Zgadza się. Często jest tak, że wasz, nie wiem, 10-letni komputer będzie obsługiwał tylko interfejs SATA 2 i w przypadku zakupu nowoczesnych dysków SSD ich potencjał może w pierwszej chwili wydawać się niewykorzystany. Dlatego tutaj moja pierwsza rada. Sprawdźcie, który kontroler posiada wasza płyta główna. Te informacje znajdziecie również w programie CPUZ. Druga sprawa, jeżeli to jest tylko interfejs SATA 2, czyli te prędkości będą w przypadku dysków SSD ograniczone, nie wydawajcie dużej kwoty na dysk, ale kupcie dysk nowy. Przykład Adata SP550. Dlaczego ten dysk? Po pierwsze, mamy bardzo dobry stosunek jakości wykonania do ceny, prędkości do ceny, oczywiście. I co więcej, mimo że sam dysk ma tylko 7 mm grubości, w zestawie dostajemy tam także ramkę montażową która przyklejona na dysk zwiększa nam jego grubość do standardowej stosowanej w przypadku starszych laptopów. Dzięki temu będzie pełna kompatybilność, a z drugiej strony nie wydajemy bez sensu pieniędzy na dysk, którego potencjał nie wykorzystamy. Ale czy wykorzystamy potencjał nawet tego SSD? Tutaj moja odpowiedź brzmi tak, bo o ile prędkości odczytu/zapisu będą ograniczone, o tyle mamy o wiele szybszy dostęp do danych, tak? I przez komfort użytkowania, jeżeli jeszcze mamy ograniczoną ilość pamięci RAM, będzie bez porównania lepszy niż w przypadku dysku talerzowego. To jeszcze nie koniec zalet wymiany dysku klasycznego na SSD, ponieważ dyski SSD, zwłaszcza w przypadku laptopów, gwarantują nam dłuższą żywotność naszych danych. To dyski talerzowe, dyski mechaniczne najczęściej ulegają awariom, i sam wiem po prostu ze swojego serwisu, że niestety, ale często osoby no, bardzo żałują swojej niewiedzy. Że na przykład nie wykonywały kopii zapasowej danych, bo przychodzą z dyskiem, gdzie ja już nie jestem w stanie nic zrobić, jeżeli chodzi o odzyskanie danych, a często zdjęcia zgromadzone przez kilka lat przepadają. Trzeba by taki dysk oddać do profesjonalnego odzyskiwania danych, a to niestety swoje kosztuje. Tutaj nie mamy elementów mechanicznych, dzięki temu taki dysk i automatycznie też te dane na nim zgromadzone są po prostu bezpieczniejsze w przypadku jakiegoś upadku nagłego, czy nawet zmian temperatury, moi drodzy. Nie czarujmy, się jednak, ale wciąż cena dysku SSD, zwłaszcza jeżeli chcemy zmodernizować starszy komputer, jest wysoka. Więc wybieramy konstrukcję o mniejszej pojemności. Ale co zrobić ze starym dyskiem? Co zrobić, jeżeli nasz komputer ma tylko jedno złącze SATA, a my potrzebujemy większej pojemności? Tutaj też jest bardzo proste rozwiązanie możliwe do zastosowania w prawie każdym laptopie, w prawie każdym, bo nie każdy ma napęd optyczny, ale na rynku są dostępne tego typu adaptery. To są adaptery, moi drodzy, do zatok na napędy optyczne w laptopie. Odkręcamy napęd optyczny. Zaraz zobaczycie to oczywiście w praktyce. Bierzemy sobie taki adapter, w którym również są śrubki montażowe, które ja postaram się teraz nie zgubić, i w ten adapter wkładamy nasz stary dysk talerzowy. Całość oczywiście zabezpieczamy śrubkami, w tym przypadku od dołu. Zaraz to zobaczycie na faktycznie fizycznych dyskach. I taki element wkładamy zamiast naszego napędu optycznego. Z frontu macie taką uniwersalną zaślepkę, ale ta zaślepka jest zdejmowana i możecie założyć sobie zaślepkę z waszego faktycznego napędu optycznego, bo te zaślepki trzymają się tylko i wyłącznie na plastikowych pinach. Tutaj nawet nic nie trzeba odkręcać. Bierzemy się więc za robotę. System montażu klasycznych dysków talerzowych również różni się w zależności od modelu waszego komputera. Czasami istnieje konieczność odkręcenia dodatkowych śrubek z całego kosza. Nie w tym przypadku tutaj usuwa się tylko gumowy element, i całość można wysunąć i po prostu wyjąć, ponieważ montaż w zatoce jest montażem beznarzędziowym. Całość jest taka dosyć elastyczna. Wtedy, jeżeli już to mamy gotowe, no to oczywiście musimy zainstalować nasz dysk. Bierzemy sobie dysk i instalujemy. W tym przypadku całkowicie beznarzędziowo. OK, i wkładamy do gniazda. I dysk mamy wymieniony. Jeżeli chodzi natomiast o stary dysk talerzowy, to tak jak wspomniałem, możemy skorzystać z tej przejściówki. W zestawie mamy również śrubki do montażu takiego dysku od razu sobie to uszykuję, ale wcześniej musimy wyjąć napęd optyczny, bo w tym miejscu będzie ten dysk zainstalowany. Żeby wyjąć napęd optyczny najczęściej należy odkręcić tylko i wyłącznie jedną śrubkę, nie zawsze trzeba odkręcać cały dół. Najczęściej jest on również opisany jako ODD, czyli Optical Disk Drive, ale nie zawsze, w tym przypadku nie ma. Ja natomiast ja wiem, która to jest śrubeczka, żeby ten dysk można było bezpiecznie uwolnić. Więc wykręcam sobie tą śrubkę, której nie potrzebuję i wyciągam sobie dysk. Napęd optyczny. Dysku jeszcze tu nie ma. Teraz tak. Zatoka, tak jak widzicie w tym przypadku, jest sama identyczna. Często mamy również możliwość przykręcenia tego elementu, do którego później przykręcamy śrubkę w obudowie. I teraz. Przykręcam go do tego elementu, ale w tym przypadku chyba go nie przykręcę. No dokładnie, w tym przypadku go nie przykręcę, bo śrubka jest za krótka. A tu mam jeszcze plastikową ramkę, więc tutaj akurat zostaje bez tego elementu. OK, to to sobie może wrócić z powrotem na miejsce. No wszystko zależy od zatoki, jaką kupicie, tak? Pamiętajcie jeszcze, właśnie o jednej bardzo ważnej rzeczy, odnośnie samych tych zatok. Że zatoki mają również różne grubości, kupcie odpowiednio grubą do waszego modelu komputera. Teraz tak, kolejna sprawa to jest zdjęcie oryginalnej zaślepki. Ona najczęściej jest tylko i wyłącznie na plastikowych pinach, więc można ją, tak jak w tym przypadku, po prostu wyjąć. Jeżeli będzie taka konieczność, to korzystając z awaryjnego otwierania sobie taki napęd otwórzcie, bo tu chodzi przede wszystkim o to. Żeby tych pinów nie urwać, nie? Zdejmujemy również zaślepkę od naszej zatoki, tak? Zakładamy ją tą oryginalną w to miejsce. To jest tylko zatrzaski, także tym bardziej właśnie pamiętajcie, żeby tego nie uszkodzić, bo potem Wam nie będzie pasowało. OK? zaślepka już jest założona, wkładamy sobie nasz stary dysk, pamiętając oczywiście o jego prawidłowej orientacji. A od spodu, korzystając z dołączonych śrubek do samego adaptera, dysk przykręcamy. A naszą tackę, nasz adapter ze starym dyskiem wkładamy po prostu. Z powrotem do zatoki, gdzie wcześniej był napęd optyczny, i tym samym wymieniliśmy dysk talerzowy na dysk SSD, a z kolei napęd optyczny zastąpiliśmy naszym starym dyskiem. Nie tylko nie talacąc pojemności, ale zyskując nowy, o wiele szybszy dysk. Do tej pory. Zupgradowaliśmy sobie RAM, wymieniliśmy procesor na szybszy, wymieniliśmy również dysk SSD, a dokładnie dysk talerzowy na dysk SSD oraz pokazałem Wam wymianę karty sieciowej. Wrócę na moment do tego ostatniego elementu. Po co w ogóle wymieniać kartę sieciową? W przypadku starszych laptopów często jest tak, że to są konstrukcje podstawowe wspierające standard B i G, a nie wspierające naszego standardu N, nie wspominając już o AC. Często spotkałem się z sytuacjami, w której klienci mojego serwisu brali szybsze łącze u operatora, ale nie widzieli różnicy. Dlaczego? Z uwagi na komputery, które ich ograniczały, z uwagi na routery, które ich ograniczały, na ograniczenie w tej łączności, co z tego, że dostawca doprowadza szybki internet, np. 100 megabitów? do waszego modemu skoro później macie ograniczenia na przykład w postaci właśnie karty sieciowej która nie obsługuje odpowiedniego standardu żeby wykorzystać ten potencjał właśnie dlatego zalecam wymianę również karty sieciowej na nowszy model co musicie wiedzieć? Po pierwsze, karty sieciowe instalujemy w zasadzie na standardowe złącze Mini PCIe, najczęściej, i mamy ich różne długości. Dlatego poza kompatybilnością ze złączem musicie brać kartę o odpowiednim wymiarze, o odpowiednim standardzie, tak żeby pasowała. Druga sprawa, czasami mamy trzy złącza antenowe, a nie dwa, wtedy ta ilość też musi się Zgadzać. Kolejna sprawa, pamiętajcie, że możecie również tutaj skorzystać z opcji i zakupić na przykład karty 2 w 1, gdzie oprócz modułu Wi-Fi mamy również wbudowany moduł Bluetooth. Tym samym nie tylko poprawiamy przepustowość naszego łącza, zwiększamy prędkość internetu w naszym komputerze, ale także dodajemy nową funkcjonalność, której wcześniej nie mieliśmy, jeżeli nie mieliśmy, oczywiście, czyli właśnie ten. Bluetooth. Pamiętajcie o prawidłowym podpięciu anten oraz o tym, co mówiłem wcześniej, czyli spiszcie sobie, jaki dokładnie model macie urządzenia, po to, żeby potem ze strony producenta, czyli na przykład Broadcom, Intel, wejść, wyszukać odpowiedni model i pobrać sterowniki, żeby zainstalować je w systemie. I a propos systemu operacyjnego. Słuchajcie. Być może część z Was nawet o tym nie pomyślała, ale również instalacja nowej wersji Windows to też jest upgrade, który też może poprawić funkcjonalność Waszego komputera. W tym przypadku oryginalnie w tej ekstensie był zainstalowany Windows XP, wersja oczywiście 32-bitowa, bo 64 była wtedy jak na lekarstwo, a w obecnej chwili jest to Windows 8.1, wersja również 32-bitowa. Ode mnie rada praktyczna, moi drodzy, jeżeli nie macie odpowiednio szybkiego komputera, a zakładam, że robiąc upgrade wasza maszyna już parę lat ma, pomyślcie na tym, czy nie warto zainstalować jednak wersji 32 Bitowe. Jeżeli nie macie więcej niż 4 GB, czyli mówię tutaj 4 i w górę, albo jeżeli nie macie odpowiednio szybkiego procesora, kupcie sobie tą wersję 32-bitową. Naprawdę za dużo na tym nie stracicie, a tylko zyskacie, ponieważ Windows 32-bitowy ma mniejsze wymagania i co najważniejsze, to widać w praktyce po prostu system tak nie muli na słabszych konfiguracjach sprzętowych to też jest element. Element upgrade'u. Słuchajcie, co jeszcze można zrobić? Bardzo dużo zależy od właśnie waszego modelu. W przypadku tej ekstensy można dodać osobny moduł Bluetooth. Mamy nawet włącznik do tego, który jest nieaktywny, bo nie ma samego modułu. Można nawet wymienić całą ramkę, dodać kamerkę internetową, bo było bardzo wiele wersji tego komputera, a wszystkie praktycznie oparte na tych samych podzespołach. Oczywiście. Pojawiają się tutaj też pewne ograniczenia. Po pierwsze, nie zainstalujemy sobie więcej niż te 2 GB RAM, bo wychodzi to po prostu ze specyfikacji samego chipsetu, ale to nie wszystko. Moi drodzy, gdybym ten materiał nagrywał jeszcze parę lat temu, z pewnością wspomniałbym o możliwości wymiany również karty graficznej, które często też były. Kiedyś instalowane jeszcze na osobnych slotach miały bardzo często swój układ chłodzenia, przynajmniej osobne ciepłowody. Natomiast w chwili obecnej myślę, że nie ma to sensu. Podobnie jak powoli, w bezsens odchodzi wymiana procesora, z uwagi na prosty fakt. Producenci już od pewnego czasu, pod oczywiście przykrywką miniaturyzacji, żeby komputer był coraz lżejszy i tak dalej, stosują instalację kart graficznych, nawet dedykowanych systemem BGA, czyli po prostu układ jest lutowany już do płyty głównej. Jeżeli pamiętacie recenzję ostatniego mojego takiego większego zakupu, czyli właśnie komputera Lenovo IdeaPad 715ISK, tam nie tylko karta graficzna była lutowana, ale również procesor. I niestety, ale tych elementów po prostu upgrade'ować się nie da. No, może by się dało, ale trzeba by po prostu taki układ przelutować, a do tego trzeba mieć odpowiedni sprzęt, sam układ, a taka inwestycja w przypadku osoby prywatnej jest po prostu nieopłacalna. Oczywiście tutaj producenci tłumacząc to właśnie miniaturyzacją, żeby to wszystko było lżejsze, i tak dalej. tylko i wyłącznie sprzedaż, bo i sama naprawa później takich. Komputerów też jest znacznie droższa. Produkcja ton elektrośmieci jest już tutaj w tym przypadku absolutnie nieważna. Nie ma to dla nich żadnego znaczenia. Jeżeli chodzi o inne problemy, na które możecie wy natknąć się podczas modernizacji, to poza oczywiście tą kompatybilnością, która nie zawsze jest w 100% potwierdzona, mogą być problemy np. z przegrzewaniem się komputera po upgrade'zie. Dlatego ja osobiście radzę nie kupować procesorów najwyższych z najwyższej półki, najmocniejszych, jakie obsłuży wasze chipset i które są zgodne z socketem, ponieważ może okazać się. Że ograniczeniem będzie nieco innego, a po prostu te malutkie układy chłodzenia, które są w laptopach instalowane. Każdy procesor, czy to Intel, czy AMD. Ma swój określony parametr TDP. TDP, czyli parametr odpowiedzialny za informujący nas o tym, ile ciepła wydziela dany układ, to absolutnie nie ma żadnego odniesienia do prądu, a informuje tylko i wyłącznie o ilości wydzielanego ciepła. On jest inaczej liczony w przypadku AMD, inaczej w przypadku Intela, ale fakt jest taki, że im kupujecie mocniejszy procesor, tym wydzielanie ciepła będzie również większe i układ chłodzenia musi sobie z tym poradzić. Dlatego nie przesadzcie, bo może się okazać, że nawet jeżeli procesor będzie pracował beznamiennie, problemu, to komputer Wam się zacznie wyłączać, bo będzie się po prostu przegrzewał, bo układ chłodzenia nie będzie sobie w stanie z nim poradzić. To samo dotyczy na przykład upgrade'u karty graficznej, jeżeli taką byście robili, gdybyście takie upgrade robili. Kolejna sprawa to jest dobór innego na przykład procesora w momencie, kiedy nie możecie znaleźć informacji odnośnie kompatybilności w internecie. Słuchajcie... Bardzo często jest tak, że pod nazwą jednego modelu, np. Extensa 5220 czy chociażby wspomniane wcześniej przeze mnie Lenovo IdeaPad 715 SK, sprzedawanych jest ileś konfiguracji sprzętowej. Taką informację znajdziecie, wpisując na przykład numer seryjny dokładnie waszego komputera i konfrontując to z innymi. Często jest tak, że te wersje różnią się ilością pamięci, ale także procesorem, Na przykład chociażby ten Lenovo IdeaPad 715 SK sprzedawany jest zarówno z i5, -kami, jak i z i7. -kami. To też daje informację użytkownikowi o tym, na jaki procesor może. Sobie pozwolić i w przypadku starszych komputerów, gdzie ta wymiana jest możliwa, można też poszukać informacji odnośnie innych modeli waszego komputera. Czyli też niech to będzie, na przykład, nie wiem, Toshiba, tak, L, jakaś tam, D, jakaś tam, i jeżeli w. Tym modelu znajdziecie różne konfiguracje sprzętowe z innymi procesorami, również mocniejszymi. To możecie być pewni praktycznie na 100%, że taki procesor u was będzie działał i komputer nie będzie się przegrzewał, bo producent nie robi takiej głupoty, że daje procesor za mocny i układ graficzny i układ, przepraszam, chłodzenia, który nie wyrobi. To jest takie, taka moja myślę, że ciekawostka, jeżeli nie możecie znaleźć informacji po prostu o kompatybilności gdzieś tam w sieci, gdzieś w internecie. Już dosłownie na zakończenie. Obiecałem Wam również powiedzieć, gdzie kupować sprzęt do modernizacji. Zacznijmy więc może od dysku. Jeżeli chodzi o dyski, to ja nigdy nie polecam kupować dysków używanych. Zainwestujcie w dyski nowe, chociażby dlatego, że macie gwarancję. Coś Wam się spierdzieli z tym dyskiem, to po prostu ląduje na gwarancję. Więc jeżeli chodzi o dysk, to to kupujemy nowe. Jeżeli chodzi o kolejne elementy, na przykład procesor, czy pamięć. To ja tutaj polecam z kolei kupować elementy używane. Po pierwsze, że z dostępnością nowych będzie duży problem. Po drugie, w przypadku procesorów, na przykład, czy pamięci, to są elementy, które bardzo rzadko się psują. A usterki, które gdzieś tam możecie trafić, najczęściej wynikają z uwagi albo inaczej z nieuwagi osoby, która demontowała. Bardzo często tego typu sprzęt to jest po prostu sprzęt po demontażu komputerów, które albo skupują serwisy, albo je mają z, od klientów, którzy wymienili sobie sprzęt na nowy. Przynieśli do naprawa. Okazało się, że naprawa jest dla klienta nieopłacalna, ale już jest opłacalne rozebranie tego i sprzedaż przez serwis. To możecie śmiało szukać takich elementów używanych właśnie na serwisach aukcyjnych. Oczywiście, sprawdzając też wiarygodność sprzedawcy, jakie ma. Opinie wśród kupujących. Nie bójcie się tego. Tutaj jeszcze nigdy nie modernizowałem laptopa na nowych podzespołach. Zawsze jak już to na używanych, bo przede wszystkim obniżamy sobie koszty. Jeżeli chodzi o inne elementy, takie jak na przykład wspomniana zatoka, to tutaj chyba nawet z używkami będzie ciężko, więc to będziecie musieli kupić nowe. Ale nie jest to sprzęt drogi, więc jakoś specjalnie waszego budżetu nie nadwyręży. Jeżeli chodzi o karty sieciowe, czy karty dwa w jednym, to również szukacie ich po prostu na serwisach a Moi drodzy, myślę, że temat wyczerpałem dość kompleksowo, zarówno podejmując temat upgrade'u hardware'u, jak i odnośnie software'u, kilka cennych uwag się w nim znalazło, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie na dole w komentarzach, ewentualnie na portalu, gdzie też ten film wyląduje, na portalu FPC oczywiście, a ja w miarę moich możliwości postaram się na nie odpowiedzieć, jeżeli bym o czymś zapomniał, piszcie śmiało. I ja tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.